Rozdział siódmy Nightingale przyjrzał się trzem postaciom stojącym na smaganym wiatrem placu. Obecność Diany wyraźnie wprawiała pozostałych w zakłopotanie. Alek okazywał wobec niej mniej skrępowania niż Roy, ze swoim zbyt ostrożnym założeniem równości. Z pewnością Alek był jej ulubieńcem. Cóż, zabrałby dziewczyny ze sobą, wtedy oboje mogliby cieszyć się swobodną dyskusją. Lunchowi, spożyte mu w chłodnym, sztywnym pokoju, towarzyszyły najbardziej ogólne rozmowy, a Roy szczególnie wyróżniał się w prowadzeniu rozmów z dala od osobistości. Czarny samochód zatrzymał się obok niego. Z tylnego siedzenia wysiadł sam buszej uśmiechając się z uznaniem dla starego znajomego. Cześć! Wyszeptał. Co ty wyprawiasz? Dlaczego nie możesz sam odprowadzić wagarowicza do domu? Co? Myślałem, że poznałeś już matkę przełożoną. Wielebną matkę przełożoną, warknął Buszej. I byłaby bardziej skłonna zaufać tobie niż komuś obcemu. Znasz ją? Tak. Byłem tam raz czy dwa. Oczywiście tylko w rutynowych sprawach ale to duża szkoła więc sam się tym zajmuje. sprzeciwiłaby się drobnej delegacji a raczej by jej nie zauważyła czy nie podniósł się krzyk o tej dziewczyny a może już zadzwoniłeś nie mówi że nie będzie za nią tęsknić aż do wieczornego apelu i przypuszczam że o tym wie zabiorę ją ze sobą jeśli nie masz nic przeciwko dwóm pozostałym masz tam miejsce prawda Spojrzał na przód samochodu, gdzie siedziało dwóch policjantów spokojnie rozmawiających. Tak, ale po co w ogóle wozić tych dwóch do klasztoru? Ten ciemny może się przydać. Poza tym, nie pragnę, aby leżały w pobliżu. Będę musiał zabrać je także do Londynu. Jadę tam dziś wieczorem. Buszej uśmiechnął się. Uważaj, żebyś nie zebrał kilku biletów. Nightingale wszedł do milczącej grupy. Diano, pójdziesz ze mną, proszę. Nie mógł się powstrzymać od lekkiego rozczarowania na jej twarzy, zwłaszcza, że Alek najwyraźniej nie był świadomy dewastacji, której dokonał. Obojętność u niego ulgał Roy. Nightingale zaprosił ich do radiowozu. Inspektor Buszej zabierze cię ze sobą. Pomógł Dianie wsiąść do Jaguara. Pokierujesz mną, proszę? Powiedział, uruchamiając silnik. Jej niechętne spojrzenie nieco złagodniało, gdy samochód ruszył. Po prostu skręć tutaj. To wszystko. Teraz jedziemy prosto. Czyż nie jest nisko? W samochodzie mojego wujka nie wiesz, że jesteś w pobliżu drogi. Równie dobrze można być w pociągu. Przez chwilę panowała cisza. Powiedz mi, Powiedział Nightingale: Czy jest ktoś z personelu, z kim jesteś w szczególnie dobrych stosunkach? Cóż, panna Audley. Dlaczego? Diana nieprzyjemnie się zamyśliła. Gdyby mógł porozmawiać z tą panną Audley, może byłaby skłonna załagodzić sytuację dyskretnie dla swojej uczennicy. Jaką klasę, jaki przedmiot wybiera? Zazwyczaj angielski. Teraz nic nie bierze. Jest chora. Przeziębiła się, jej stan się pogorszył i musiała położyć się do łóżka. Nie ma jej już od trzech dni. Diana zaśmiała się nagle. Prawdopodobnie zaraziła się od Halzeja. Zawsze tam przepływa i godzinami siedzi, patrząc na morze. Szkoda, że nie możemy robić niektórych rzeczy, które robi personel. Poprzedniej nocy poszła zobaczyć morze przy świetle księżyca. Założę się, że wróciła późno i zamoczyła stopy w przypływie. Możesz wyjść? Tylko trochę. Jest coś w rodzaju grzbietu, który odsłania się przy niskiej wodzie, ale to dość ryzykowne. Przypływ przychodzi dość szybko. Kiedy jesteśmy zabierani ze szkoły, zawsze pływamy łódkami. Powinieneś to zobaczyć, skoro już tu jesteś. Być może to zrobię, powiedział Nightingale w zamyśleniu. W lusterku widział ciemny samochód jadący za nim. Do tej pory ktokolwiek zamknął roja plunketta w bagażowni, z pewnością odkrył jego ucieczkę, a w konsekwencji dokonał własnej. Jednak to, co należało zrobić, musiało zostać zrobione. Gdyby tylko jego mózg nie był porażony obsesją na punkcie morza. Gdyby tylko mógł skupić się na pracy. Wolałabyś pojechać z nami, powiedział, skręcając w podjazd, czy wymknąć się tam, gdzie powinnaś być i poczekać, aż cię przyślą? Myślę, że lepiej będzie, jeśli pojadę z wami. Później znów będę musiała zostać sama, ale przynajmniej do tego czasu przetrwam najgorsze. Czuję się, jakbym miała w sobie trzepoczącego ptaka. Nightingale podjechał do podnóża schodów i stanął przed zaparkowanym tam już małym salonem. Czyj to?" zapytał. Panny Bowen. Spodziewam się, że wybiera się dziś wieczorem do kastle. "Czy wielu pracowników ma samochody?" "Cztery." Diana była bledsza niż zwykle, a jej głos drżał. Nightingale ujął ją współczująco za łokieć. Kierowca radiowozu odwrócił się w stronę, z której przyjechali, jak domyślił się Nightingale, bardziej z przyzwyczajenia niż z rozkazu. Przewidywał niewygodny, ale niepośpieszny odjazd. Buszej właśnie wychodził. Pragniesz ich obu? zapytał, podchodząc bliżej. Nightingale zawahał się. Tak. Niech oboje tu będą powiedział w końcu. Obserwując Dianę, ze smutkiem zauważył, że nawet ponowne pojawienie się Aleka jej nie pocieszyło. Godzina rozrachunku nadeszła teraz, w całym swoim ściskającym żołądek strachu. Buszej przywołał dwójkę z samochodu, podszedł do ciężkich drzwi i zadzwonił dzwonkiem. Rozbrzmiał on w głębi budynku. Stali w milczeniu, czekając. Buszej podniósł rękę, by zadzwonić ponownie, gdy rozległy się kroki. Słowik wyprostował się. Diana przełknęła. Drzwi otworzyły się na tyle, że ukazała się w nich ubrana na czarno zakonnica. Jej oczy przeleciały po grupie i skupiły się na Dianie. Ale Buszej mówił, wyjaśniał, prosił o spotkanie z wielebną matką. Z ledwie słyszalnym pomrukiem zakonnica odsunęła się na bok, przytrzymała drzwi, by ich przepuścić, po czym zamknęła je za nimi cicho. Weszli do dużego holu, którego szklista podłoga z wzorzystych czerwonych i żółtych płytek odbijała echo ich kroków. Na kremowej ścianie krucyfiks sięgał od podłogi do sufitu. Zakonnica poprowadziła ich do drzwi, które otworzyła. Jeśli zechcecie poczekać tutaj w salonie, dowiem się, czy wielebna matka może się z wami zobaczyć, szepnęła do buszeja, wpuszczając go do pokoju. Poczekała, aż upewni się, że wszyscy są na miejscu, po czym odeszła. Nightingale uniósł brwi. Rozumiem, że powtarzała konwencjonalne powitanie. W końcu będzie musiała nas zobaczyć. Tak, zawsze tak mówią, zapewnił go Buszej przyciszonym głosem. Usiądźmy, dobrze? Sprawia wrażenie pewności siebie i wzmacnia kolana przed bitwą. Nightingale rzucił mu spojrzenie. Czy Buszej na pewno nie bał się tej dyrektorki? Nie wyglądał zbyt komfortowo, ale kto mógłby w takim pomieszczeniu, pomyślał z żalem, prostując plecy na drewnianym krześle. Oliwkowo zielone ściany zdobiły dwa małe obrazy olejne: zakonnica i dziewica męczennica w białej szacie i z wdzięcznie trzymaną palmą. Nie było kominka ani zasłon po bokach wysokich okien. Salon. Pomyślał Nightingale z rozbawieniem. Nikt się nie odzywał. Buszej zachwiał się i oczyścił gardło. W oddali zabrzęczał dzwonek. Diana siedziała wyprostowana na krawędzi krzesła. Alek wpatrywał się beznamiętnie przed siebie. Roj, uśmiechając się ponuro, oglądał zdjęcia. Nagle Diana złapała oddech. Jej oczy spotkały się z oczami słowika. Nadchodzi, odetchnęła. Na zewnątrz rozległ się świst i kliknięcie. Drzwi otworzyły się i do środka weszła wysoka zakonnica. Wszyscy wstali. Sprawiała wrażenie, jakby przyniosła ze sobą wiatr, być może ze względu na swój lejący się habit i cienki czarny welon, który unosił się lekko za każdym razem, gdy poruszała głową. Twarz ujęta w sztywną białą grzywę przypominała słowikowi posąg jednego z mniej przyjemnych świętych. Uznał, że największy wpływ na ten efekt miał cienki, prosty, mocno ścięty nos i zapadnięte oczy, które tak zimno wpatrywały się w jego piękną długość. Jej brwi ledwo się uniosły, gdy zobaczyła Dianę. Z dość pokręconym uśmiechem spojrzała na Buszeja, wyciągając rękę. Dzień dobry, inspektorze. Pragnął pan ze mną porozmawiać? Jej głos rozbrzmiał w pokoju, energiczny. Lekko nosowy, każde słowo starannie wymawiane. Buszyj, czerwony na twarzy, wydał z siebie ostre szczeknięcie. Dzień dobry, wielebna matko. Tak. Przepraszam, że przeszkadzam. Oczyścił gardło. Przyszedłem, żeby przedstawić pana Nightingale'a ze Scotland Yardu. Stary diabeł, pomyślał Nightingale, mrucząc uprzejmie. Gdy napotkał lekki błysk ciekawości i poczuł suchą dłoń lekko dotykającą jego własnej. Ale Buszej posunął się jeszcze dalej. Myślę, że chciałby to wyjaśnić. To on tak naprawdę pragnie się z tobą zobaczyć. Nightingale uśmiechnął się. Nie był nieśmielony zakonnicą, nawet jeśli Buszej był. Cóż, wielebna matko, zaczął. Najpierw muszę przeprosić że przeszkadzam w pracy. Następnie muszę przedstawić tych panów. Jej oczy po raz pierwszy zwróciły na nich uwagę. Pan Starmer Wykonała ułamkowy ruch ustami. Pan Plunkett. Przetrojem zatrzymała się i uśmiechnęła. Z pewnością jest pan synem ser Josefa Plunketta? Jej przenikliwy głos nie dopuszczał możliwości zaprzeczenia. Na twarzy Roya pojawił się rumieniec. Tak, odpowiedział. Nightingale pomyślał, że to nieuniknione, by rozpoznać syna, jeśli zna się ojca. On sam to zrobił. Skąd więc ten rumieniec? Czy był skłócony z ojcem? Czy miał mu za złe to pytanie? Nightingale spojrzał na Aleka, ale ten patrzył w podłogę. Zrezygnował z tego na chwilę i zwrócił uwagę na zakonnicę. Skierowała na Diane surowe i pytające spojrzenie. I panna Diana Hunter. Wypowiedziała to powoli. Dlaczego nie jesteś w swojej klasie? Zniżyła głos, zwracając się do dziewczyny. Nastąpiła zmiana tonu. Zimne rozbawienie zmieniło się w dzikość. Diana otworzyła usta. Głos uwiązuje jej w gardle. Nightingale powiedziała cicho. Może jeśli opowiem ci po kolei, co się stało. Rola panny Hunter stanie się jaśniejsza. Oczy zakonnicy zabłysły. Jak najbardziej. Usiadła, łaskawie wskazując im krzesła. Pan Starmer i pan Plunkett są studentami, wielebne matko. Pewnej nocy, w drodze do Edynburga, obaj zostali porwani. Zostali odurzeni, a następnie rozdzieleni. Pan Starmer, kiedy przybył do Szkocji, uciekł sam. Pan Plunkett uciekł dzięki pomocy panny Hunter. Kiedy odzyskał przytomność, znajdował się w bagażowni tej szkoły, gdzie znalazła go panna Hunter. Nightingale czekał. Zakonnica patrzyła na niego dość spokojnie, ani ze zdziwieniem, ani z niedowierzaniem, więc kontynuował. Kiedy dołączyłem do pana Plunketta w Skiltorpe i usłyszałem, co miał do powiedzenia, zdałem sobie sprawę, że muszę tu przyjechać, nie tylko po to, by wyjaśnić nieobecność panny Hunter, ale także wybacz mi. Chwileczkę. Zakonnica odwróciła się do Diany. Pomijając na razie kwestię tego, jak i dlaczego weszłaś do bagażowni i personelu, miejsca ściśle prywatnego, w którym nie masz prawa przebywać. Czy mogę zapytać, dlaczego nie poinformowałaś mnie o swoim odkryciu? Przypuszczam, jej głos był szybki i sarkastyczny, że miałeś ochotę na wycieczkę do Skiltorpe. Bohaterka godziny. Bardzo romantyczna. O nie, panie Plunkett. Roy zaczął protestować. Bez wątpienia poprosił ją pan, co bardzo naturalne, by skierowała pana na policję. Czy faktycznie poprosił ją pan, by panu towarzyszyła? Roy milczał. Teraz, Diano. Jestem pewna, że pan Nightingale musi być tak samo zdziwiony jak ja. Dlaczego nie zachowałaś się bardziej odpowiedzialnie? Nightingale pomyślał z irytacją, jak sprytnie udaje jej się przechytrzyć kogoś, kto wydaje się być po jej stronie. Drżący głos Diany zwrócił jego uwagę. On wie, dlaczego pojechałam do Skiltorpe. Pragnęłam wsparcia za to, co zrobiłam. Nie wróciłabym bez niego. Nie powiedziałam ci, że go znalazłam, bo nie chciałam, żeby ten, kto go tam zamknął, wiedział, że został odkryty. A dlaczego miałoby się tak stać? Posłałbyś po niego albo poszedł tam. Ktoś mógłby to zobaczyć i powiedzieć. Personel by się dowiedział. Personel. Sugerujesz, że personel jest odpowiedzialny. Głos zgrzytnął i zazgrzytał. Tak. Diana zbladła i wyraźnie się zatrzęsła, przerażona tym, że wypowiedziała to słowo. Gdybyś zamiast się lenić, zajęła się pracą, mniej prawdopodobne byłoby, że pokazałabyś się jako wyjątkowo głupia i niedojrzała. Powiedziała zakonnica. A teraz idź na zajęcia, które powinna śmieć i przeprosić nauczycielkę za spóźnienie. Nie mów nikomu o tym, co się stało i wyrzuć z głowy te bzdury o personelu. Ale ktoś wewnątrz szkoły musiał pomóc, powiedział ostro Alek. Idź już, Diano, rozkazała matka Serafina. Diana wstała i podeszła do drzwi. Nightingale podskoczył. By jej otworzyć. Miała uniesiony podbródek i zaciśnięte usta, gdy przechodziła przez pokój, nie patrząc ani w prawo, ani w lewo. Gdy minęła krzesło zakonnicy, jej oczy wypełniły się łzami, które popłynęły po jej policzkach. Grzeczna dziewczynka, mruknął Nightingale. Starał się przekazać, że ułatwi jej wszystko tak bardzo, jak to tylko możliwe. Zrozumiała go wystarczająco dobrze. Z przygnębionym potrząśnięciem głowy wyszła, a one zamknął za nią drzwi. Panie Starmer. Wielebna matka zatrzymała się na tyle długo, by zasygnalizować trudność w zapamiętaniu nazwiska nieznanej osoby. Kiedy nabierze pan trochę więcej doświadczenia, odkryje pan, że czasami trzeba poświęcić prawdę dla korzyści. Mam nadzieję, że nie. Oczy Aleka rozbłysły niczym odległe niebieskie błyskawice. Wielebna matka odwróciła się od niego, jak od kogoś niegodnego dalszej uwagi. A teraz, panie Nightingale, jej ton stał się chłodniejszy, otwarcie drzwi dla Diany postawiło go w niełasce. Poczuł przyjemny przypływ energii. Lubił pracować z rozbudzonymi uczuciami przeciwko komuś lub czemuś. Przepraszam. Wielebna matko, ale mimo wszystko miała rację. Wiedziałam, powiedziała, jak tylko dowiedziałam się, gdzie znaleziono pana Plunketta. Nie chcę, by personel dyskutował przed uczniem, bez względu na to, jak skomplikowany może być jeden lub kilku z nich. Nightingale zignorował to, kto miał dostęp do klucza do tego pokoju, kto wiedział, gdzie on jest. Każdy może go zabrać z mojego pokoju, ale stosunkowo niewiele osób wie o jego istnieniu lub przeznaczeniu. Poza personelem i społecznością i być może kilkoma dziećmi nie można zapominać o przykładzie Diany, nie ma nikogo, jak sądzę. Ogrodnicy? Robotników? Nie. Pracownicy odkładają swoje skrzynki, kiedy są puste. Ogrodnik pomaga im tylko w ich pokojach. I nikt spoza szkoły nie mógłby dotrzeć do klucza, ani go znać. Z pewnością nie bez pomocy kogoś z wewnątrz. W nocy zawsze jesteśmy dokładnie zamknięci, a w dzień osoba z zewnątrz z trudem mogłaby dostać się do mojego pokoju niezauważona. Bardzo dobrze. W takim razie musimy rozważyć możliwości wśród personelu. W pierwszej kolejności zajmiemy się świeckimi nauczycielami jako najbardziej oczywistymi. Powiedz mi, proszę, kto z nich ma samochód? Jego mózg klikał jak maszyna, gdy pytał. Widzi pani, odpowiedział na jej zaskoczone spojrzenie. Pan Plunket został przywieziony z farmy oddalonej o jakieś czterdzieści mil. To wymagałoby samochodu. Być może nie był to samochód stąd, ale jest to bardziej prawdopodobne. Jego znajomy wygląd nie przyciągnąłby uwagi. Rozumiem. Pan Bowen, Panna Gawel, Panna Grey i Panna Shanley. Panna Bowen przypomniał sobie mały samochód, który stał przed drzwiami wejściowymi. Jaki jest jej przedmiot? Geografia. Z młodszą biologią. Długo u was pracuje? Dwadzieścia dwa lata. Słowa uniosły się sucho w powietrze. Panna Gawel? Uczy francuskiego i trochę łaciny. Jest tu od trzech lat. Gdzie była wcześniej? Matka wielebna wpatrywała się w swój pięknie przycięty nos. Panie Nightingale, przypuszczam. Że te pytania są konieczne. Ale muszę Panu powiedzieć, że sprzeciwiam się informowaniu mojego personelu pod jego nieobecność i w niewiedzy. Czy nie mógłby Pan zapytać ich osobiście? Przykro mi, wielebna matko, ale byłoby to dla mnie dużym utrudnieniem. Spojrzała na niego w milczeniu z niesmakiem. Dobrze, Panna Gawel uczyła wcześniej w naszym siostrzanym klasztorze w Londynie przez pięć lat. Wcześniej studiowała w Oksfordzie, wcześniej na Sorbonie. Czy mam zadzwonić po jej referencję? Nie, dziękuję, odpowiedział Nightingale rześko Z pewnością nie była to typowa zakonnica. Teraz panna Gaj. Dwa lata. To jej pierwsza posada nauczycielska. Uczy starszych przedmiotów ścisłych, fizyki, chemii i trochę matematyki. Więc jest prosto po uniwersytecie? Nie. Pracowała dla Krawlejant Hancock, zanim zaczęła uczyć. Wydaje mi się, że trzy lub cztery lata. Panna Shanley? Osiem lat z nami. Jest mistrzynią gier. Przyszła do nas prosto z Dartford. Dziękuję. Zawahał się. Sam możesz nie wiedzieć... Ale może ktoś mógłby się dowiedzieć. Jaki mają samochód? To znaczy panny Gawel, Grey i Shanley. Sam mogę Ci powiedzieć. Zakonnice nie są całkowicie pozbawione wiedzy o świecie, zwłaszcza gdy muszą prowadzić sporych rozmiarów w szkołę. Dlaczego nie pragniesz dowiedzieć się czegoś o szkole panny Bowen? Bo już ją widziałem, odparł, niechętnie podziwiając jej szybkość. Skąd wiedziałaś, że należy do niej? Diana mi powiedziała: Panna Gawel Mareno, panna Grey, rowera dwa tysiące, a panna Shanley, morrisa minor. Nightingale zerknął na aleka, który gapił się na ten pokaz wiedzy. Widzę, że pana zaskoczyłam, panie nightingale. Zanim wstąpiłem do zakonu, byłem entuzjastą motoryzacji. Naprawdę? Nightingale trochę się rozpłynął. Zastanawiał się, czy wyjrzała na zewnątrz. Delikatne stuknięcie w drzwi zaskoczyło go. Zakonnica podniosła głowę i wyszeptała coś niezrozumiale. Matka Serafina wykonała gest irytacji. Wybaczysz mi na chwilę? Przeprosiła nieszczerze, nikt by jej nie odmówił. Krzesła podniosły się niezręcznie, gdy wyszła z grzechotem paciorków różańca. Buszej opadł ciężko na krzesło, najwyraźniej żałując swojej gwałtowności, gdy uderzył o drewno. Co za smarkacz, co? Nic dziwnego, że wolałbym, żebyś odwiózł dziewczyny sam. Na Boga. Ona przejdzie przez obręcz, kiedy się rozejdziemy, biedne dziecko. Nie wyobrażasz sobie zakonnicy, co? Wygląda w sam raz, wysoka, blada i szczupła. Ale to już koniec. Oczywiście to ona tworzy tę szkołę. Przypuszczam, że to jedyny sposób. Brzmiał wątpliwie. Opuściłaś mnie, powiedział Nightingale ze śmiechem. Oczywiście, że tak. Muszę zostać w tej dzielnicy. Być może będę musiał zadzwonić tu ponownie. A ma rację. Z kim spotkamy się najpierw? A co z mistrzynią gier? Dobre silne mięśnie do przenoszenia ciał. Alek spojrzał w górę. Zacznijmy od panny Grey. Dlaczego? Ma największy samochód. busze i Roześmiał się. Mini mógłby go przywieść. Nie sądzisz, że dla nauczyciela posiadanie nowego rowera jest podejrzane samo w sobie? Skala nie sięga tak daleko. No nie wiem, odparł Buszej. Jest z Ingielką. Być może wydaje wszystkie wolne pieniądze na samochody, zniżył głos do szeptu, tak jak robiła to matka Serafina. Prawdopodobnie dostała je, gdy była u Krawleja. Być może miała tam lepsze zarobki, mogła sobie na to pozwolić, a teraz nie może z tego zrezygnować. W takim razie jest podejrzana o przejście z przemysłu do nauczania, powiedział Alek. Przypuszczam, że Crawley's to przemysł. Najwięksi producenci leków w Wielkiej Brytanii. Musiała poczuć powołanie, by odejść. Albo pociąg do bardziej lukratywnej pracy, wtrącił Nightingale. Pragnął, by matka Serafina wróciła. Światło zalewało go, a czas uciekał. Wstał niecierpliwie, a wielebna matka ponownie pojawiła się w pokoju. Tak mi przykro, zwróciła się do niego. Wcale nie. Chciałabym porozmawiać z panną Grey. Tutaj, jeśli tak będzie wygodnie. Oczywiście. Otworzyła drzwi i zadzwoniła małym ręcznym dzwonkiem, który stał na stole. Pięć dzwonków, przerwa, potem jeszcze dwa. Mała zakonnica pojawiła się znikąd. Poproś pannę Grey, aby przyszła do mnie do pierwszego salonu. O tej porze powinna być z klasą sześć. Nie ma postać zniknęła. Matka Serafina wróciła do nich. Nie rozumiem, dlaczego pan Plunket w ogóle został tu przywieziony. Z pewnością nie mógł pozostać tu długo? Nie wiem, wielebne matko. Zgaduję, że była to dla niego tylko tymczasowa kryjówka, być może nagła decyzja. Uśmiechnęła się do Roja. Czy twoi rodzice nie będą zaniepokojeni twoim zniknięciem? A może jeszcze się nie zorientowali? Nikt poza naszymi gospodarzami nie wie, że zaginaliśmy. Nie będą się martwić. Są przyzwyczajeni do nieobliczalnych zachowań. Sześć gospodynie. Zdumienie zabarwiło to słowo. Tak. Roy zdawał się zgrzytać zębami. Edynburg nie jest w żaden sposób zamieszkany. Jest przynajmniej kilka hosteli, ale ja w nich nie mieszkam. Czy twój ojciec był zadowolony z wyboru medycyny? Poznałem go, gdy byłem w naszym londyńskim domu. Czytałem historię, powiedział Roy. Wielebna matko, powiedział szybko Nightingale, pragnę, aby pan Starmer i pan Plunkett poszli na chwilę do innego pokoju. Pragnę, aby byli pod ręką, ale nie tutaj z panną Grey. Wyglądała na zaskoczoną, ale jej głos pozostał łaskawy. Oczywiście. Mogą pójść do drugiego salonu, otworzyła drzwi w ścianie. Ledwie zamknęły się drzwi drugiego salonu, gdy rozległo się pukanie i do środka weszła młoda, piękna kobieta. Wielebna matka, zupełnie niewzruszona, pomachała przybyszce do krzesła. Usiądź, pan Nogrej. Ci panowie przyszli tutaj, aby zadać nam wszystkim kilka pytań. Ja już miałam swoją kolej. Wygląda na to, że teraz pani. Inspektor Bushej z Nefkastle i pan Nightingale ze Scotland Yardu. Nauczyciel spojrzał im prosto w twarze, nic nie mówiąc. Nightingale odetchnął. Zawsze przypominało mu to nurkowanie, bieg wzdłuż deski. Sprężyna, a potem start i nie ma odwrotu. Łatwo było skoczyć z niewłaściwego miejsca. Pan Nogrej powiedział. Rozumiem od wielebnej matki, że przyjechała tu pani z Jak długo tam byłaś? Nieco ponad trzy lata. Czym się zajmowałaś? Badania. Kiedy odeszłaś, czy otrzymałaś referencję? Zarówno dziewczyna, jak i zakonnica spojrzały na siebie gniewnie. Oczywiście, że tak. Co za fantastyczne pytanie. Od kogo? Jedno od pana Parkera, dyrektora naszego laboratorium, drugie od pana Burnabyego. Jest odpowiedzialny za cały dział badań. Przypuszczam, że pragnie je pan zobaczyć. Jeszcze nie teraz. Dlaczego opuściłeś Krawley's? Pragnąłem zmiany, zwłaszcza zmiany powietrza. Krawley's znajduje się w Birmingham. Rozumiem. Nightingale zatrzymał się tylko na kilka sekund. Zdecydował, że nie ma czasu na subtelne próby. Kiedy kupiłaś samochód? Wyglądała na lekko zdezorientowaną. Kupiłam go tuż przed odejściem z Krawley's. Przydaje ci się tutaj? Do jazdy w wolnym czasie, dojeżdżania jeżdżania do Newcastle i tak dalej? Tak, oczywiście. Czasami jeżdżę do domu w weekendy. Mój dom jest w Derby. Byłeś ostatnio poza domem? Wczoraj wieczorem wyszedłem pobiegać. Gdzie? Och, tak mniej więcej. Rikstok. Rikstok. Gdzie to jest? No cóż, pomyślał Nightingale. Gdzie trzyma pani samochód, pan Nogrej? W garażach po drugiej stronie budynku Czy są zamknięte? Oczywiście. Gdzie jest klucz? Wszyscy mamy po jednym to znaczy, pracownicy z samochodami. Masz swój przy sobie? Nie, jest w moim pokoju. Mam po niego pójść. Nightingale zwrócił się do wielebnej matki. Czy jest jakiś zapasowy klucz w pobliżu? Zakonnica spojrzała na niego chłodno. Jest. Pośle po niego. Wstała i powtórzyła czynność z dzwonkiem ręcznym, wysyłając tę samą zakonnicę z nowym zadaniem. Siedzieli w milczeniu. Podczas gdy przyniesiono klucz, Nightingale był lekko podekscytowany, choć na zewnątrz spokojny. Buszej wyglądał nagle swobodnie i z wyższością. Zakonnica i nauczycielka były nieruchome i bez wyrazu. Kiedy drzwi ponownie się otworzyły, by wpuścić zakonnicę, Nightingale wstał i wyciągnął rękę. Wielebna matka skinęła głową, a zakonnica potulnie oddała mu klucz. Wymienił szybkie spojrzenie z Buszejem. Wielebna matko, powiedział. Czy mogę porozmawiać z Tobą przez chwilę na zewnątrz? Przeszedł za nią przez drzwi i zamknął je za nimi. Pragnę zajrzeć do pokoju panny Grey z jednym z ludzi inspektora. Buszej przedstawi nakaz aresztowania. Drugi mężczyzna pragnie udać się do garaży. Pomożesz nam, proszę. Wskażesz drogę do pokoju, a potem dołączysz do inspektora. Wpatrywała się w niego długo, twardo i pogardliwie. Nightingale, zły, że został tak potraktowany, nie wzdrygnął się. Westchnęła. Bardzo dobrze. Przyślij tego człowieka. Nightingale wyszedł przez ciężkie frontowe drzwi. Powietrze na zewnątrz było stosunkowo ciepłe. Przypuszczalnie, po pewnym czasie w klasztorze nie działał żaden system ogrzewania, niezależnie od tego, jak rześki był dzień. Zbiegł po schodach do radiowozu. Mężczyzna na przednim siedzeniu opuścił szybę na jego widok. Jeden z was pójdzie ze mną, powiedział Nightingale. Drugi pójdzie do garaży. Rozejrzał się po ogrodach, gdy mężczyźni otworzyli drzwi. Kilka metrów dalej jakaś postać majstrowała przy kwietniku. Nightingale zwrócił się do kierowcy. Poproś ogrodnika, by pokazał ci garaż, w którym pracownicy trzymają swoje samochody. Oto klucz. W środku znajdziesz rowera 2000. Spójrz na jego koła, całą dolną część nadwozia. Sprawdź, czy nie jest pokryty błotem lub kurzem, czy nie ma na nim śladów podróży. Albo inaczej, czy wydaje się całkowicie wolny od kurzu, jakby właśnie został wyczyszczony. Wróć do holu i czekaj na mnie. Kierowca ruszył, a Nightingale, a za nim drugi policjant, weszli do budynku. Jak się nazywasz? zapytał, zatrzymując się na progu. Browne, sir. Browne, który pracował z inspektorem Michaelfieldem nad Sową? Zgadza się. Mówił mi o tym przed lunchem. To może się z tym wiązać. Wielebna matka stała dokładnie tam, gdzie ją zostawił. Bez słowa wyprowadziła ich z sali innymi drzwiami. Podążali za nią wypolerowanymi korytarzami, schodami w górę, przez złączący je most. Jak wszystkie nieznane budynki, wydawał się być labiryntem przejść, kątów i zakrętów. W końcu zatrzymała się przed jednymi z szeregu drzwi ustawionych wzdłuż górnego korytarza. Dziękuję, powiedziała Nightingale, gdyż było oczywiste, że zamierza zachować milczenie. Myślę, że będziemy w stanie sami znaleźć drogę powrotną, skłamał. Będę czekać na Ciebie na końcu korytarza, powiedziała, jakby nie słyszała. Czy bała się, że się spotkają i kogoś skandalizują? Nightingale otworzył drzwi i wszedł do środka razem z Brunetem. To był dobry pokój. Mały, ale przestronny. Drewniana podłoga, dywan, politura, wygodne łóżko, fotel, stół, biurko, kwiaty, zegar, obrazy, książki. Diana chwaliła materialne wygody szkoły, więc mógł się tego spodziewać. Wezmę biurko, powiedział dobrownea. Ty weź szafki, półki z książkami i tak dalej. Poszukaj czegoś podobnego do tego, co znalazłeś u Sowy. Albo Fiolki, dodał, na wpół śmiejąc się z siebie. Biorąc pod uwagę, że jest mistrzynią nauki, prawdopodobnie znajdziesz ich setki. Zaczął przeszukiwać szuflady i kieszenie biurka, przesuwając stosy zielonych zeszytów na podłogę. Szybko przewracał papiery, listy, notatki. Zatrzymał się przy książeczce bankowej. Wszystkie odcinki kredytowe zostały wyrwane z grzbietu. Ale panna Grey była metodyczna. Jak sądził, wyszkolona w laboratorium. W rubryce kredyt wpisywała wszystko, co wpłaciła, wraz z datą. Regularna miesięczna suma. Prawdopodobnie jej pensja według pogardzanego Burnhama. Nightingale zanotował nazwę banku lokalnego oddziału. Bushey mógł tam zasięgnąć informacji. Zaraz, pomyślał, to wygląda lepiej. Znalazł drugą książeczkę czekową wystawioną przez inny bank, oddział Birmingham banku, z którego sam korzystał. Ponownie brakowało odcinków kredytowych, ale z tej książeczki nie wyrwano żadnych czeków. Nightingale uniósł brwi. Wiedział, że ta książeczka była dość stara, bank drukował wskazówki dotyczące podpisów na czekach od ponad roku, ale na tych czekach ich nie było. Podszedł do zakonnicy, która wyglądała przez okno. Wielebna matko, powiedział, czy pamiętasz, czy panna Grey miała ze sobą torebkę? Nie, nie miała. Czy mogła ją zostawić w klasie, w której uczyła? Jeśli tak, to czy mógłbym ją tu przynieść? Panie Nightingale, zgreźliwy głos zdradził w końcu nutkę troski. Czy jest pan pewien, że te badania są uzasadnione? Na czym opiera pan swoją pewność? Nightingale postanowił zignorować ostatnią część pytania. Wciąż mógł odpowiedzieć jedynie intuicją i wątpił, czy wielebna matka byłaby z tego zadowolona. Jestem całkiem pewien, powiedział cicho. Odwróciła się. Sama przyniosę torbę. Mam ją tu przynieść. Nie skończyłaś jeszcze sprzątać pokoju? Jeszcze nie. Tak, proszę. Cofnął się. Browne, wywróciwszy szafkę na lewą stronę, stał przed nią niezadowolony. Nic tu nie ma, ser. Mnóstwo szkolnych rzeczy, wszystkie wydają się oryginalne. Spróbuję na półkach z książkami. Zrób to. Obawiam się, że w biurku też nic nie ma. Prawdopodobnie nic nie znajdziemy. Otworzył szafę i szuflady małej komody z lustrem, która służyła za toaletkę. Były wypełnione tylko ubraniami. Bardzo ładnymi ubraniami, pomyślał, czując jakość różnych materiałów, gdy ze skoncentrowaną szybkością obracał płaszcze, sukienki i bieliznę. Zrobił minę dobrownea. Wciąż pusto? Obawiam się, że tak. Browny wskazał na kolekcję bladoróżowych garnków i słoików na toaletce. Co z nimi? Myślisz, że są w porządku? Nightingale odkręcił nakrętki i korki, sprawdzając i wąchając zawartość. Tak, są oryginalne. Creme de la creme. Szkoda, że nie mam teleskopowego obiektywu na jej koncie bankowym. Zaczął energicznie pukać i otworzył drzwi. Trzymając w jednej ręce słoik kremu oczyszczającego, matka wielebna w milczeniu podała mu skórzaną torbę. Siadając na łóżku, rozpiął zamek błyskawiczny i wysypał zawartość torby. Poszukał dodatkowych kieszeni. Z tyłu była jedna, również zapinana na zamek. Rozpiął ją, wsunął palce do środka i wyciągnął kopertę. Zaczął sortować kolekcję: szminka, puder. Papierośnica, zapalniczka, spójrz, browne. Rozłożył je na dłoni. Bardzo ładne, proszę pana, powiedział browne. Wszystkie pasują do siebie. Wszystkie złote. Odłożył jasne rzeczy na bok. Chusteczki do nosa, wieczne pióro, portmonetka, kalendarz, pamiętnik, etui z kluczami, jeden luźny. Podniósł pamiętnik. Czując jak zwykle ogarnia go wstyd, sługą zauważył, że nie zawierał wyrzutów serca. Był to jeden z tych pamiętników, w których zapisuje się zaręczyny i inne notatki. Pewne daty były zaznaczone. W niektóre dni dokonywano krótkich wpisów dotyczących wizyt fryzjerskich, tytułów filmów, godzin, nazwisk. Ostatni tydzień był ubogi we wpisy. W poniedziałek pojawił się haczyk. We wtorek słowa Audley, herbata, 4.30. Audley. Przyjaciółka Diany, angielska kochanka. Środa była zaobrączkowana, ale, jak to często bywało, strzałka przenosiła ołówek do czwartku, a jeszcze dalej do piątku. Dzisiaj, zdał sobie sprawę. Odłożył dziennik i sięgnął po kopertę. Była otwarta, stempel pocztowy, niewyraźny, ale czytelny. Wskazywał Londyn, W1, datę z zeszłej niedzieli. Wyciągnął dwa kawałki papieru. Jeden z nich był telegramem, drugi arkuszem maszynopisu, który wziął jako pierwszy. Nagłówek był napisany na maszynie: Gregant Storey, Ltd., Boxellersand Stationers, London, bez dodatkowego adresu, numeru telefonu czy kablówki. Nightingale prychnął: Szanowna Pani. Jesteśmy szczęśliwi mogąc poinformować, że zamówione przez panią towary są już w magazynie i że wysyłamy je natychmiast. Mamy nadzieję, że zostaną one dostarczone w środę, dwadzieścia 29. Inst pod pani adres. Dziękujemy za przychylność, którą mamy nadzieję nadal się cieszyć. Z poważaniem. Potem nastąpił zwykły, niezrozumiały bazgroł. Nightingale zmarszczył nos i rozwinął telegram. Żałuje pominięcia listu. Zwrotnie zadowalających towarów fer przez posłańca, Greg Storey. Został wysłany z poczty na Westendzie o 8.45 rano w środę. Nightingale położył się na łóżku i zamknął oczy. Ser. Głos Brwnea był zaniepokojony. Nightingale podniósł głowę. Co? Dobrze się pan czuje? Tak, dziękuję. Tylko myślałem. Wrócił do wygodnej pozycji. Wydawało mu się, że widział sporo, nie wszystko, nawet ze strony panny Grey, ale wystarczająco dużo, by ją zatrzymać. To nad czym naprawdę pragnął się zastanowić, to jak to wszystko jasno i zgrabnie przedstawić wilebnej matce. Musiał pamiętać by wspomnieć o szybkich podejrzeniach Aleka, które skłoniły go do rozpoczęcia rozmowy z panną Grey, jak nikt inny. Po kilku minutach wstał i uporządkował rozsypaną zawartość torby, zatrzymując pamiętnik, kopertę i dziwny klucz, podniósł się i wyprostował niebieską narzutę. Czy wszystko jest w miarę uporządkowane? Rozejrzał się. Dobrze, pójdziemy teraz. Kiedy dotrzemy do salonu, może zaczekasz na zewnątrz? Bardzo dobrze, proszę pana. Przynieś torbę.